Moi kochani, nadchodzą święta, czas szczególny dla naszej rodziny, wspólnoty, bo jesteśmy rodziną polskiej szkoły. I chciałbym, aby te życzenia byście zabrali ze sobą. Czas świąt Bożego Narodzenia to jest czas takiego klimatu, miłości, ciepła, rodzinnego domu. Wszyscy najbliżsi się zjeżdżają. Wiemy, że tutaj z Syrakiuzów mamy też i gości. Witamy pana Darka, który opiekuje się naszą szkołą, stronę internetową, że mamy tę możliwość. To, co się dzieje w szkole, zaraz oglądać na internecie, na Facebooku, by być na bieżąco. To jest też bardzo ważny element właśnie dzielenia się tym, co dzieje się w szkole z tymi, którzy fizycznie nie mogą być razem z nami tutaj obecni. Chcę bardzo serdecznie podziękować tej okazji. Pani dyrektor, nauczycielom, wychowawcom, katechetom i wszystkim, którzy w jakiś sposób, Aleks jeszcze przecież jest tutaj nasz DJ, pięknie swoje talenty prezentuje, muzyczne i wokalne. To znaczy, że jesteśmy właśnie, można powiedzieć, proszę oklasku nie szczędzić sobie nawzajem, bo to oświadczy o tym, że te talenty, które Pan Bóg nam dał, rozwijamy, a nie zakopujemy. Owszem, czasem, żeby dojść do perfekcji, to jest długa praca, ale warto się poświęcić, warto zaangażować wszystkie swoje władze. Czasem rodzice muszą wiele czasu spędzać, żeby dowozić nas do szkoły i z powrotem, ale są to efekty wspólnej pracy. Moi kochani, Pan Jezus po raz kolejny chce przyjść w te nadchodzące święta do nas. Chce przyjść ze swoją miłością, radością, pokojem. Chce na nowo obdarzyć nas nowym życiem w naszych sercach, w naszych rodzinach. Tym życiem pełnym właśnie blasku betlejemskiej miłości, która ma się po raz kolejny narodzić w tym takim żłóbku betlejemskim naszego serca. Wielu z nas, albo większość z nas, bo małe dzieci jeszcze nie były w spowiedzi, przygotowaliśmy nasze serduszko na spotkanie z Panem Jezusem. Pan Jezus pragnie przyjść, aby zagościć w nas, żeby być tym dzieckiem Bożym w nas. Ale nie tylko na święta, ale pragnie, żebyśmy tym darem Jego miłości dzielili się przez kolejne dni nowego roku. Nowego roku kalendarzowego w naszej polskiej szkole, w naszych rodzinach, byśmy byli lepsi, byśmy bardziej kochali Pana Jezusa i drugiego człowieka. Moi drodzy, błogosławionych, pełnych radości, miłości, pokoju, świąt Bożego Narodzenia dla Was, dla Waszych rodzin, dla Waszych bliskich, przyjaciół, z którymi spotkacie się w czasie świąt. Niech Boża radość przepełnia nasze serca. Niech Bóg wypełnia nasze życie tymi darami wysokimi, właśnie pięknem i bogactwem darów Bożych każdego dnia nowego roku. Szczęść Boże, błogosławionych świąt i szczęśliwego nowego 2020 roku. I do zobaczenia w przyszłym roku. Szczęść Boże. Teraz to mogą zabrać sobie do klasy.